Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na balu studniówkowym Niepublicznego Technikum imienia generała Władysława Andersa w Opatowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Z wielką radością przyjąłem zaszczyt poprowadzenia części oficjalnej naszego balu wraz z moją koleżanką Pauliną. I choć nasz zawód wyuczony to technik informatyk, dziś spróbujemy wcielić się dla państwa w rolę konferencjerów, którzy mam nadzieję pominą państwu czas. W imieniu wszystkich maturzystów witam dyrektor naszego technikum, panią Joannę Mynarską. Witamy wicedyrektor naszej szkoły, panią Karolinę Stec. Witamy dyrektor działalności statutowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, panią Anetę Metyk. Witamy sekretarz szkół, panią Monikę Baszak. Witamy drogiego naszego wychowawcę, pana Tomasza Kołodzieja. Witamy wszystkich naszych drogich nauczycieli i pracowników szkoły. Panią Grażynę Orczewską, panią Dominikę Jakubowską, panią Agnieszkę Karnas, panią Marzenę Rycombel, panią Annę Sitarską. Witamy naszych drogich nauczycieli, ojca Demetriusza, pana Huberta Grześkiewicza, pana Krzysztofa Kijankę, pana Tomasza Partykę. Witamy serdecznie naszych drogich rodziców oraz was, koleżanki i koledzy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. A teraz proszę o zabranie głosu naszą panią dyrektor, a jednocześnie naszą wychowawczynię w klasach pierwszej i drugiej. Możemy być trochę do nich, trochę do was. Moi drodzy, jak szykowaliśmy się do scenariusza dzisiejszej studniówki, to jak Paulina do mnie powiedziała, o, napisze pani kilka słów, odczyta. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć coś tak od siebie, bo jesteście według mnie, nie tylko mnie, bo nauczyciele również wiedzą doskonale, jesteście jedyną klasą w historii naszego technikum, która ma taki fajny zespół wychowawców. Najpierw ja 2 lata, później pan Tomasz 2 lata, przez 4 lata wicedyrektor, gdzie do niej zawsze możecie iść z każdym problemem i chodzicie. No i oczywiście niezastąpiona pani Grażynka z ostatniego miesięcznego pobytu na Erasmusie. I inni nauczyciele i pani Marzenka, do której też przychodzicie ze wszystkim, z czym nie przychodzicie do nas. Także myślę, że jesteście zaopiekowani, ale też my traktujemy was bardzo blisko. I dzisiaj mogłabym powiedzieć, że życzę wam sukcesu na maturze, szczęśliwej drogi zawodowej po opuszczeniu murów naszej szkoły, ale to będzie później. To będzie maj, to będzie kolejny moment, gdy możemy formalnie wam coś powiedzieć. Natomiast dzisiaj, tu i teraz chcę wam właśnie z serca powiedzieć, miejcie super czas. Bawcie się, bo to jest wasza noc, wasz wieczór. Jesteście piękni, wyglądacie po prostu jak milion dolarów. Jesteście piękni od na zewnątrz i znam was, nauczyciele was znają, jesteście również piękni w środku. Najlepsza klasa na Erasmusie, to pani Grażynka tu mogłaby wypowiadać się dość długo. Dlatego co, moi drodzy, oddam głos następnym, którzy będą do was kierowali równie miłe i ciepłe słowa. Natomiast ja wam życzę po prostu, miejcie piękną studniówkę ze sobą i również z nami. Wszystkiego dobrego. A teraz proszę o zabranie głosu dyrektor działalności statutowej w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, panią Anetę Metyk. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z państwem być, a zwłaszcza z wami, młodzi i piękni. I po drugie jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do was kilka słów. Słów, które przygotował pan prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, pan Jerzy Wątroba, którego dzisiaj nie ma z nami,
ale na pewno jest z nami sercem. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, rodzice, przybyli goście, drodzy maturzyści. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy bal studniówkowy, a jednocześnie przepraszając za moją nieobecność, kieruję do Państwa kilka słów. Ten szczególny wieczór, bardzo wyczekiwany, właśnie nadszedł. Droga młodzieży, przez ostatnie lata nie szczędziliście swoich wysiłków w zdobywaniu wiedzy, pracowaliście, by osiągnąć wyznaczone cele i rozpocząć dorosłe życie. Ale co w tym dorosłym życiu jest ważne? Lata doświadczeń nauczyły mnie, że w życiu ważne jest zaufanie do siebie. Ci, co wątpią, zapytają, a jeśli się nie uda? Uda się. A jeśli się przewrócę, to się podniesiesz. Jeśli ktoś wam będzie mówił, że w życiu będzie dobrze, to niestety nie jest to prawda. Bo nie zawsze w życiu jest dobrze. Ale człowiek zawsze da radę pod warunkiem, że sobie ufa. Wy, młodzi, stoicie przed wachlarzem możliwości. Uczyńcie więc swoje marzenia uroczystymi i dążcie do ich realizacji, nie zapominając o człowieczeństwie, czyli o wartościach takich jak miłość, szacunek, tolerancja. Bez tego nie można poczuć smaku życia. Ufajcie sobie, podejmujcie decyzje, nie bójcie się ryzyka, stać was na nie. Dzisiejsza noc jest symbolem, że zbliżacie się do zakończenia edukacji. Za 100 dni, droga młodzieży, staniecie się absolwentami niepublicznego technikum imienia generała Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 4 lata nauki i wychowania zaowocują nie tylko na egzaminie maturalnym, ale też w dorosłym życiu. Z łezką w oku będziecie wspominać swoich wspaniałych nauczycieli, wychowawców, którym przecież tyle zawdzięczacie. Stare i nieco patetycznie brzmiące przysłowie głosi: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Niektórzy zwykli to powiedzenie uzupełniać o ironiczną formułkę: a jak będziesz miał dużo kluczy, to zostaniesz woźnym. Ci, którzy tak mówią, postrzegają często szkołę jako ogromny, szary gmach z długimi korytarzami i ciasnymi klasami. Tymczasem szkoła to przede wszystkim ludzie, uczniowie, dobrotliwy woźny, a nade wszystko zatroskani, oddani swej pracy nauczyciele. Dlatego też wyrażam olbrzymią wdzięczność za wszystkie chwile, które poświęciliście Państwo dla dobra swoich uczniów, za kształtowanie umysłów i serc tych młodych, wspaniałych ludzi, za osiągnięte sukcesy na miarę światową. Podziękowania należą się również wam, drodzy rodzice, za to, że wspieracie swoje dzieci i jesteście pomocą, kiedy jej potrzebują. Dziękuję za to, że zaufaliście nam. Na zakończenie, parafrazując jednego z wielkich poetów, Jana Kochanowskiego, pragnę jeszcze raz dodać: bawcie się dobrze, bo czas po temu. Moi drodzy maturzyści, wszystkiego dobrego. Trzymam za was wszystkich kciuki i życzę wielkich, wielkich sukcesów. Z wyrazami szacunku, Jerzy Wątroba, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Kochani, ja również dołączam się do tych pięknych słów pana prezesa. Są one bardzo, bardzo prawdziwe. I pomijając to, że żyjemy w trudnych czasach, dziwnych czasach, to pamiętajcie, żeby nie zapominać właśnie o swoich marzeniach, o tym, żeby zawsze je mieć i starać się je realizować i wierzyć w siebie, ufać sobie, a myślę, że osiągniecie wielkie sukcesy. Dzisiaj życzę udanej zabawy. Wyglądacie naprawdę pięknie. Wszystkiego dobrego. A teraz proszę o kilka słów naszego drugiego wychowawcę. Drodzy maturzyści, rodzice,
nauczyciele, zaproszeni goście, pozwólcie Państwo, że odczytam te kilka słów, ponieważ ja jako informatyk nie mam takich zdolności słownej wypowiedzi jak Panie przede mną. No i mam pewne obawy też, że gdybym zaczął mówić spontanicznie, to nie będę potrafił wyrazić tego, co dzisiaj czuję i że to, co mówię, mogłoby zabrzmieć tak, jakby alfabet po prostu składał się z zer i jedynek. Dlatego, droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło tutaj dzisiaj stanąć przed Wami tego dzisiejszego wyjątkowego wieczoru jako Wasz wychowawca i przemawiać w tak ważnym momencie Waszego życia. Minęły już prawie 4 lata Waszej nauki i 2, odkąd po raz pierwszy spotkaliśmy się jako klasa. W ciągu tych lat poznaliśmy się lepiej, dzieliliśmy radości i smutki, a przede wszystkim tworzyliśmy wspomnienia. Chciałem Wam za to z tego miejsca podziękować, że jesteście tak wspaniałą klasą i że było mi dane być częścią tego wyjątkowego czasu. Do matury zostało symboliczne 100 dni, 100 dni, przez które będziemy pracować razem jako klasa, aby przygotować się najlepiej do tego ważnego egzaminu. Chciałbym, aby każdy z Was miał pewność, że jest przygotowany i gotowy do matury. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że matura to tylko jeden z etapów w życiu. Kiedyś powiedzieliście mi, żartobliwie, że jestem Waszym najlepszym wychowawcą i ucieszyłem się wtedy bardzo. Po czym dodaliście, że najlepszym zaraz po pani dyrektor. No, w każdym razie się cieszyłem, bo zawsze to podium. A teraz tak na poważnie. Rola wychowawcy nie jest łatwa. Jest niezmiernie odpowiedzialna, ponieważ wychowawca powinien być swego rodzaju mentorem, doradcą dla swoich wychowanków. I czy udało nam się to zrealizować? Mam wielką nadzieję, że tak i że kiedyś, gdy już będziecie absolwentami, wspomnicie ten czas z uśmiechem na twarzy. Jestem też świadomy tego, że nie tylko uczniowie uczą się od nauczyciela, ale także nauczyciel może wiele nauczyć się od swoich uczniów, ponieważ uczniowie to nie tylko odbiorcy wiedzy, ale także źródło inspiracji i motywacji dla nauczyciela. No i tak właśnie było z Wami. Wasz entuzjazm, kreatywność i zaangażowanie w różnych aspektach były dla mnie silnym bodźcem do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i doskonalenia swojego warsztatu pracy. A co do kreatywności, bo tutaj chciałem na to zwrócić uwagę, tutaj wiele się od Was nauczyłem. Na przykład dzięki Wam znam już co najmniej kilkadziesiąt sposobów na to, jak się usprawiedliwić, gdy spóźnię się do pracy. To wy dostarczyliście mi nowych perspektyw i pomysłów, dzięki czemu mogę odkryć nowe sposoby na przekazywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów. Jestem Wam za to niezmiernie wdzięczny i wiem, że dzięki Wam mogłem stać się lepszym nauczycielem. Już kończę. Jednak dzisiaj nie tylko celebrujemy przeszłość, ale też patrzymy w przyszłość. Wasza szkoła przygotowała Was do tego, by stawić czoła wyzwaniom, jakie przed Wami jeszcze stoją. Jestem przekonany, że każdy z Was ma nie tylko potencjał, ale także determinację, by osiągnąć sukces w swoim wybranym kierunku. Na zakończenie chciałem życzyć Wam wszystkich sukcesów w maturalnej próbie oraz w dalszej przyszłości i mam nadzieję, że gdy już będziecie dumnymi absolwentami tej szkoły, nie zapomnijcie o nas, o Waszych wychowawcach i nauczycielach. Dziękuję. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawicieli naszych rodziców. Witam wszystkich. Chciałem w imieniu rodziców przedstawić kilka słów. W imieniu rodziców, tych oto młodych ludzi stojących tu przed nami, chciałem gorąco przywitać wszystkich zebranych gości. Motywowany sytuacją i pełnioną rolą pragnę powiedzieć kilka słów. Mijają już 4 szkolne lata od momentu, kiedy ci młodzi ludzie przekroczyli progi
Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie. Cztery jakże długie i jakże krótkie lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, zlotów i upadków naszych dzieci, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, powierzając na te parę lat nasze dzieci Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas rodziców robiła to z myślą, czy poradzą sobie Państwo z ich niesfornymi charakterami, buntowniczym wiekiem, w momentach niezdecydowania, czy być już dorosłym, czy cieszyć się z bycia dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że nasze rodzicielskie obawy okazały się niepotrzebne. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękujemy wychowawcom za opiekę nad klasą, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w technikum dla naszych dzieci już niedługo zakończy się. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu maturalnego. Dzisiejszego natomiast wieczoru i dzisiejszej nocy czeka je jednak ten wyjątkowy studniówkowy bal. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego ucznia. Oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jeden z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję i życzę miłej zabawy. Dziękujemy wszystkim Państwu za te miłe i ciepłe słowa, które dziś usłyszeliśmy. Jesteśmy wzruszeni, szczęśliwi, pełni nadziei i wiary w przyszłość, a jednocześnie patrzymy z nutą nostalgii, że coś właśnie się kończy. Że etap 4 lat nauki w naszej szkole zbliża się do mety. Że nadchodzi nowy początek, na który czekamy, do którego od 4 lat się przygotowujemy. Ale wraz z nim musi zamknąć się nasz wspólny czas razem. Czas, pomimo bardzo trudnego okresu pandemii, nauki zdalnej, ograniczeń i wielu przeciwności, był naszym czasem. Naszej młodości z Wami, drodzy nauczyciele. To chwile pełne wzruszeń, wyznań, działań, a jednym z nich jest ten dzisiejszy bal. Z serca pragniemy wyrazić teraz wdzięczność i naszą sympatię do Was, drodzy nauczyciele. Dziękujemy za wszystko, za Waszą troskę, wsparcie i zaangażowanie, za wiedzę, za wskazówki, za wszystko, co pomogło nam, aby stawać się lepszymi. Prosimy przyjąć te symboliczne kwiaty jako wyraz tego, co do was kierujemy. Naszych podziękowań, a jednocześnie deklaracji, że nie poprzestaniemy w wysiłku, aby rozwijać się jeszcze lepiej, by kontynuować to, co w nas zapoczątkowaliście. Bycie dobrym i mądrym człowiekiem. Dziękujemy Wam.